Jan Paweł II miał z nią wiele wspólnego, sporo osób sugerowało, że łączy ich więcej niż tylko przyjaźń. W końcu sama odniosła się do pogłosek, to co powiedziała, rozwiało wszelkie wątpliwości na temat zażyłej relacji. Jest niewątpliwie osobą, która skrywa wiele tajemnic. Część z nich nie zostanie prawdopodobnie nigdy odkryta, co tylko pozostawia wiele miejsca na wszelkiego rodzaju domysły. Wyjątkowo zastanawiająca jest relacja Karola Wojtyły z Anną Teresą Tymieniecką. Miał niezwykłą relację z Anną Teresą Tymieniecką. Anna Teresa Tymieniecka zamiała polsko-francuskich arystokratów. Po II wojnie światowej studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1956 roku wzięła ślub z Hendrikiem S. Houthakerem, doradcą prezydenta Nixona, znanym w USA ekonomistą. Niesamowite wrażenie zrobiła na niej praca Karola Wojtyły, a w 1973 roku spotkała się z nim po raz pierwszy. Później ówczesny kardynał zaprzyjaźnił się z Anną oraz jej. Karol Wojtyła często spotykał się z jej rodziną, jeździli nawet na wspólne wyjazdy pod namiot. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie listy, które często pisał do Anny. W 2016 roku BBC zaprezentowało kilka fragmentów prywatnej korespondencji Karola Wojtyły. W programie stwierdzono, że nie ma żadnych dowodów na to, że złamał zasady celibatu. Jednakże niewykluczone, że łączyło ich coś więcej. Jeszcze w latach 90. Tymieniecka wypowiedziała się na temat tych pogłosek. Jej wypowiedź rozwiała wszelkie wątpliwości. Nie, nigdy nie zakochałam się w kardynale. Jak mogłabym zakochać się w duchownym w średnim wieku? Poza tym jestem mężatką, mówiła Anna Tymieniecka w wywiadzie. Jednakże, według BBC w 1975 roku, przyjaciółka papieża miała wyznać mu miłość, oraz przepraszała, że nie kontroluje swoich uczuć. Niedługo po tym, Karol Wojtyła miał przekazać jej szkaplerz, który dostał od ojca. Dwa. Co ciekawe, Anna Tymieniecka to jedna z niewielu osób, którym pozwolono podejść do łóżka Jana Pawła II w jego ostatnich chwilach. Lata później, odsprzedała listy Karola Wojtyły Polskiej Bibliotece Narodowej za 11 milionów złotych. Obecnie są przechowywane z dala od oczu ciekawskich. Sama Biblioteka Narodowa informowała, że ich relacja nie wykraczała poza ramy przyjaźni. Źródło: